Robert Lewandowski znajduje się w pierwszej setce najbogatszych ludzi w Polsce. Jaki ma majątek, samochody, biznesy i na czym zarabia najwięcej? O tym będę mówił w dzisiejszym filmie. Myślę, że bardzo ciekawy odcinek. Na praca, ciężka praca, popłaca. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, od razu trzeba przywalić z grubej rury. Robert Lewandowski znajduje się na 94. miejscu w gronie 100 najbogatszych Polaków. Jego majątek wyceniany jest na 353 miliony złotych. Szok, szok po prostu, bo jest to majątek dla człowieka, który jeszcze nie skończył 30 roku życia. To jest pierwsza sprawa. Poza tym jest to majątek, który wyceniany jest na podstawie kilku ostatnich lat, natomiast no, nie są brane jeszcze tutaj zarobki z Lecha Poznań, czy zarobki tutaj z początków kariery, także ten zdecydowanie ten majątek może być większy. Co tak naprawdę składa się na ten majątek? Jest to wiele tak naprawdę elementów, tak? To jest nie tylko, to nie tylko zarobki w Bayernie Monachium, kosmiczne praktycznie zarobki. Zarabia 15 milionów euro rocznie w Bayernie Monachium, w którym występuje praktycznie od kilku lat. Jest to jakby kwota podstawowa, tak? A więc 15 milionów euro, czyli 60 milionów złotych. Natomiast szacuje się, że zarabia rocznie od 90 do 100 milionów złotych. W samym Bayernie mówi się, że zarabia około 18 do 20 milionów euro. To daje około 80-90 milionów złotych, a kolejne kilka milionów zarabia z reklam, tak? Tyle właśnie zarabia. 15 milionów euro to jest podstawa, do tego dochodzą, do tego dochodzą dodatki, premie, nagrody, no chociażby kwestia tutaj tego, że został królem strzelców, to wszystko po prostu klub liczy. I teraz wyobraźcie sobie, 5,5 miliona złotych zarabia miesięcznie, 177 tysięcy złotych dziennie, 7,4 tysiąca złotych na godzinę, 122 zł na minutę, 2 zł z groszami na sekundę, 2 zł na sekundę, to można powiedzieć, że zarabia jak ten automat, tak, który wyrzuca pieniądze, cały czas po prostu praktycznie pieniądze lecą. Takie są zarobki, 5,5 miliona złotych miesięcznie, 177 tysięcy złotych dziennie, 7,4 tysiąca na godzinę, 122 zł na minutę, 2 zł z groszami na sekundę. Tak jak mówię, dziennikarze tutaj przygotowali, dziennikarze Gazety Wprost przygotowali ranking, według którego właśnie on plasuje się na 94. miejscu. Według mnie może on znajdować się zdecydowanie wyżej. Mało tego, że Robert Lewandowski bardzo dużo pieniędzy zarabia na boisku, a więc podnosi z murawy, to też bardzo dużo pieniędzy inwestuje, tak? Nie wiadomo tak naprawdę, jakie zyski przynoszą mu jego działalność biznesowa. Ma tak naprawdę szerokie po prostu inwestycje w różnych dziedzinach i zaraz o tych po prostu powiem inwestycjach, powiem też, wspomnę tutaj o reklamach. Jeśli chodzi o reklamy, to praktycznie nie ma co podchodzić do Roberta Lewandowskiego z kontraktem poniżej miliona. Szacuje się, że te kontrakty wynoszą od miliona do 2,5 miliona złotych. Są to różne kontrakty, bo niektóre kontrakty są sezonowe, niektóre są roczne, niektóre są kilkuletnie, ale takie są kontrakty. Według szacunków tutaj średnio za kontrakt bierze 1 400 000 zł, czyli na czysto zostaje mu około 1 000 000 zł, bo tego trzeba liczyć oczywiście kwestie podatków. Kwestia tutaj prowizji pewnie dla menadżera. Jeśli chodzi o jakie reklamy występował, czy występuje, to jest Coca-Cola, to już nie występuje, występował w reklamie, Head & Shoulders, Vistula, T-Mobile, Huawei czy Gillette. Tak to właśnie wyglądało. Tutaj ciekawostkę wam mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o T-Mobile, to swego czasu był zgrzyt z reprezentacją Polski, ponieważ reprezentacja Polski była sponsorowana przez Orange, czy głównym sponsorem reprezentacji Polski był Orange i po prostu tutaj Robert miał wystąpić w reklamówce, tak, z ramienia jakby reprezentacji Polski, no i wtedy była pewien zgrzyt, tak, no bo wystąpiłby w reklamie Orange, a z drugiej strony reklamuje T-Mobile. No ale to była już kwestia czasu i to wszystko się już pozmieniało. Także widać, że to wszystko, że tutaj bardzo dużo jest tych reklamodawców. Natomiast wcześniej reklamował Coca-Colę, dzisiaj reklamuje Oshii. I tak powiedziałem, jeśli chodzi po prostu tutaj o kontrakty reklamowe, to jest 1 400 000 zł. Występował wcześniej w Borussii Dortmund, później przeszedł do Bayernu Monachium. Co ciekawe, przeszedł na zasadzie wolnego zawodnika, czyli na dobrą sprawę klub nie musiał zapłacić za jego transfer, a tym samym, jeżeli klub nie płaci poprzedniemu klubowi za transfer,
transfer, no to piłkarz dostaje sowitą premię za podpis, no bo przychodzi za darmo do klubu, to jest normalne, dostaje sowitą premię. Warto wspomnieć, że w Borussii, znaczy w, tak, w Dortmundzie, tak, w Borussia grał, miał dom, który był wartości 4 milionów złotych, no w tym wieku to szok, tak, nie jeden zwykły człowiek nawet nie ma mieszkania w tym wieku z własnego, natomiast teraz jak mieszka w Monachium, gra dla Bayernu, to ma rezydencję wartą ponad 10 milionów złotych, także chociaż na warunki niemieckie nie jest to tak dużo, tak, bo to jest około 2,5 miliona euro. Dobra, ciekawa sprawa jest też tutaj związana z tym, że ma także apartament apartament w Warszawie przy ulicy, przy Złotej 44 i tam prawdopodobnie była taka sytuacja, że ten apartament Robert Lewandowski otrzymał za darmo w zamian za to, że po prostu wziął udział w reklamie, bo tam jest cały szereg praktycznie apartamentowców, nieruchomości, gdzie mieszkania kosztują od 1 400 000 złotych do nawet 11 milionów złotych. Także tutaj otrzymał ten apartament, zresztą można zobaczyć zdjęcie na internecie, są, gdzie reklamuje właśnie ten apartament. No i teraz tak, jeśli chodzi o samochody, i teraz będzie szok dla, tak naprawdę dla wszystkich kibiców, bo zacznę wymieniać wszystkie najdroższe praktycznie samochody, jakie są na rynku. Dobra, Maserati Gran Turismo Sport, warty 700 tysięcy złotych. Mercedes CL63 AMG, 706 tysięcy złotych. Ferrari F12 Berlinetta, 1,4 miliona złotych. Bentley Continental GT Speed Convertible, 1 milion 100 tysięcy złotych. No nieźle, no to ładnie. I teraz tak, Audi RS6 Avant, 800 tysięcy złotych. Tak to właśnie wygląda. Tylko jeśli chodzi o Audi, to właśnie Audi było sponsorem, tak, Bayernu, więc tam jest taka zasada, o tym opowiada na przykład Jerzy Dudek, jeśli chodzi o Real Madryt, i to dzisiaj funkcjonuje w Barcelonie i w Realu, że sponsor samochodowy klubu robi taki gest, że każdy piłkarz może sobie wybrać, jaki samochodzik chce, tak, dostajesz katalog, możesz sobie wybrać samochód, po czym następuje uroczysta prezentacja, każdy z piłkarzy otrzymuje kluczyk, najczęściej to się odbywa gdzieś na stadionie, albo na torze wyścigowym, podjeżdża po prostu szofer, a potem wysiada i wsiada na przykład Robert Lewandowski do Audicy, albo jakiś inny zawodnik odjeżdża. Każdy z nas by chciał po prostu tak wyjść tylko przed kamery, wsiąść do samochodu i dostać za darmo samochód, no ale tak to jest. Jeśli chodzi o biznesy Roberta, no to są one bardzo skomplikowane. Zacznijmy od tego, że ma akcję funduszu Protos Venture Capital, założył także dom mediowy RL Media, ma także własną agencję marketingową, która nazywa się Store 9 czy Store 9. Wiadomo, że te wszystkie tutaj skróty są związane tak z inicjałami Roberta Lewandowskiego, RL9. Ma też udziały w sklepie, w którym znajduje się w Warszawie, to jest sklep Zgoda FC. No to jest taki typowy sklep piłkarski, tak, koszulki, buty, ochraniacze, on znajduje się w Warszawie i ma tam udziały, zresztą reklamował ten sklep, tak, swego czasu. Potem ma także udziały w spółce LS Investments, która zajmowała się deweloperką, czy zajmuje się budową apartamentów na warszawskiej Ochocie. Tam został taki zrealizowany, czy już tak, został zrealizowany projekt, oddany tutaj apartamenty, właśnie brał w tym udział. No i tu jest liczne tak naprawdę biznesy. Ciekawe jest to, że w ogóle tutaj nie bierzemy pod uwagę, przy tym zestawieniu nie są brane dochody jakby Ani Lewandowskiej, tak, wiadomo, że Ania Lewandowska ma także ogromny wkład w majątek tutaj państwa Lewandowskich, bo przecież też po prostu pracuje na co dzień, bierze udział w różnych licznych projektach, także tak to właśnie wygląda. No kosmiczne tak naprawdę zarobki. Ja powiem też taką rzecz, że Cezary Kucharski w jednym z wywiadów kiedyś powiedział, że Robert Lewandowski może być pierwszym piłkarzem, który przekroczy kwotę 500 milionów złotych, że tyle pieniędzy zarobi na boiskach, tyle pieniędzy podniesie z murawy. No ja bym powiedział, że nawet to może być kwota większa, tak? Nawet to może być kwota 700, 800, a nawet do miliarda złotych tyle zarobi. No nieprawdopodobna historia, tak, chłopaka, który praktycznie, któremu Legia podziękowała, który kto wie, czy gdzie by był dzisiaj, gdyby nie rodzice, gdyby nie mama, która po prostu znalazła miejsce w klubie, dzięki temu po prostu poszedł do przodu, tak? No też ogromna, ciężka praca, no ale widać, że ciężka praca popłaca.
Bardzo dużo prowadzi tutaj działalności biznesowych, tak? Tutaj to powierza jakby ludziom, żeby to ludzie zarządzali. Natomiast mogę też powiedzieć taką ciekawostkę, że w planach jest tak, że marka, którą tak oni mają, czy po prostu udziały mają w niej, produktów dietetycznych, chcieli po prostu wyjść z tą marką na rynek amerykański. No to wtedy na pewno po prostu majątek tutaj państwa Lewandowski przekroczyłby 1 000 000 000 zł, bo gdyby produkty dietetyczne, tak, batoniki na przykład dietetyczne, żywność i tak dalej, gdyby z tą linią produktów by wyszli na rynek amerykański, absolutnie ten rynek by po prostu pochłonął i praktycznie 1 000 000 000 zł spokojnie by ich majątek po prostu wyniósł. Szok, po prostu szok. Ale podziwiam, tak? Ciężka praca, każdy z nas wie, co Robert zrobi, ile bramek strzela, więc absolutnie to mu się należy. To ciekawe jest jeszcze tutaj, że w tym zestawieniu na przykład nie ma w ogóle wynagrodzeń, jeśli chodzi o PZPN, tak? Bo to przecież trzeba pamiętać, że za eliminację, za Mistrzostwa Świata, za eliminację do Euro też otrzymał wynagrodzenia. Podziwiam. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry, jeśli mnie jeszcze tak nie subskrybujesz, to zostaw suba, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, cześć!